Od pierwszej klasy szkoły powszechnej do liceum spędziłem te lata w Grodzie. Dzieciństwo miałem wyjątkowo piękne. Od bardzo wczesnych lat rysowałem, malowałem, patrował temu mój ojciec. No a potem konspiracja. Początkowo byłem parę miesięcy łącznikiem, potem wzięli mnie na jakąś akcję dywersyjną w zastępstwie. No i zostałem w kabinie. W tych czasach nasze związki rodzinne zacieśniały się z dnia na dzień, a nie potrafię sobie odpowiedzieć, skąd czerpaliśmy siłę, żeby trzymać się razem w tym ponurym okresie stalinizmu lat 1949-54. Aby malować, interesować się wzajemnie tym, co robimy. Nie wiadomo zresztą po co, bo to, co malowaliśmy, nie miało żadnych szans wyjść z pracowni. Oficjalnie nie istnieliśmy, a w rzeczywistości staraliśmy się żyć po staremu. Zaczynam bardzo szybko, a potem ten obraz jednak dosycam i to trwa dość długo. Często się zdarza, że ja jestem niezadowolony z obrazu, że coś mnie tam brakuje w tym obrazie, ale nie wiem jak go skończyć. Odwracam plecami ten obraz, zabieram się za inny obraz i potem przypadkowo odsłaniam ten obraz i co się stało? Obraz się skończył sam na malowaniu. Znowu fragment z listu do Teresy. Byłem u tadzia, który napoił mnie swoją cudowną kawą. Potem mówi, wiesz co Jurku, przyjdź do mnie wieczorem i przynieś zdjęcie Tereski. Będziemy we troje i tak nam będzie z sobą dobrze. Później wygłupialiśmy się, jak zwykle lataliśmy po mieście. Tadzio mówi do mnie, że pierwszej spotkanej pani się ukłoni. Szła właśnie jakaś starsza pani, Tadzio nisko jej się ukłonił. Odkłoniła się, ale jakoś dziwnie na nas popatrzyła. Potem nagle zatrzymał się przed zakładem pogrzebowym. Na wystawie były klepsydry. Chodź, poczytamy sobie, Jureczku. Dobrze? Co miałem zrobić? Zatrzymałem się też. Fajnie. Jeszcze nas tu nie ma. No to w porządku. Poszliśmy dalej. Po paru krokach Tadzio zatrzymał się i mówi. Wiesz co, Jurku? Umrzyjmy razem. Będzie fajnie.